Dzień dobry, kochani. Sorki, idę gdzie indziej. Ale wszędzie tak, tu pralka, tam jakiś... A, pan trawę kosi ogólną. Czyli przy ulicy, to mogę iść do Laury, o, żeby wam nie zagłuszać. No. Pójdę do Laury, dzisiaj zmienię. Tu, o, zobaczcie, jakie ładne, nie? To nagrywanie idealne, gdyby nie Laury pokój. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nowe osoby, dziękuję za nowe subskrypcje. Kochani, dziękuję wam przede wszystkim... Z drugiej strony też koszą. Przede wszystkim dziękuję wam za to, że jesteście, za piękne życzenia od serca, za pamięć, za to... No za wszystko, po prostu za wszystko wam dziękuję. Jesteście wspaniali, naprawdę. Jestem przeogromnie szczęśliwa. Mamy dzisiaj przepiękne słoneczko. Ja muszę zaraz umyć łeb kaczy, jak ja to zawsze powiadam. Pranko już wstawione, spijam kawusie, trochę się malnę. Dzisiaj chcę się pomalować, chcę wyglądać troszkę lepiej. Także troszkę się wyszykuję. Pooglądam filmiki, odpowiem troszkę na komentarze, oczywiście nie wszystkie, wiecie, że ja też mam jakieś inne obowiązki, więc dajcie mi trochę czasu. Ogarnę chatę, pojadę do B&M-a, potrzebuję kupić olejek do fajki, zatankować auto, bo do wypłaty mi nie starczy, w sumie dwa dni jeszcze, ale i tak mi nie starczy, także wolę zatankować, bo zaraz mi się rezerwa zapali, a ja zawsze... Tink, tink, lampka się zapala i ja wolę przed lampką zatankować albo zaraz, jak mi się zapali, to jadę. Coś chciałam powiedzieć. Zawsze tak jest, że człowiek zapomina, szczególnie, że jak się nie wycina, tylko nagrywa wszystko, to wtedy to tak wychodzi. No, ale trudno, taki jest mój styl nagrywania i już wiecie o tym, że moje filmiki nie są wycinane, dlatego często są pomyłki, dlatego często są jąkania, dlatego często są przejęzyczania. Takie jest życie, jak się nagrywa, to tak idzie, nie? I po prostu ja wolę, żeby wszystko, żebyście widzieli mnie taką, jaką jestem, nie? Przez bibułkę, jak to się kiedyś mówiło, tylko normalnie. Także dzisiaj mam pracowity dzień i wieczorem, jak Misiek wróci, posiedzi z małym, zajmie się z małym, a ja biorę laptopa do sypialni i idę prasować całą furę. Muszę, bo wczoraj nie poprasowałam, bo była mama, teściowa dzwoniła, siedziałyśmy do późno, gadałyśmy. No i mówię, po nocy już nie miałam siły stać i prasować, więc czekamy dzisiaj wcześniej. Rozmawialiśmy na tym... jak to się nazywa? Zapomniałam. No... Ale koszą. Dobrze, niech koszą, będzie ładnie. Zaparowane okno, bo Laura nie otworzyła. Ja jej dopiero otworzyłam. Widocznie się spieszyła. Ale naprawdę jest piękna pogoda. No, jak patrzcie, jakie słonko. Jak nie wyjdę dzisiaj gdzieś tam z Russellem dalej, to na pewno wyjdę z nim i z psem do ogrodu. Także zawsze... Tak czy inaczej trzeba wyjść z nim. No i tyle. Do później, kochani. Życzę wam wspaniałego dnia, miłego oglądania. Kochani, przychodzę do was, żeby pokazać wam, jak dzisiaj się zrobiłam na papugę. Dokładnie, na papugę. I testuję tą nową paletkę i sobie tak próbuję. Wyskakuję tylko dzisiaj do Butsa. Nie, wróć. Do B&M-u. Nagrywałam dla was zakupione u babć, także w niedzielę zamiast vlogu ukaże się właśnie zakupione u babć. Także wyczekiwane osoby zapraszam bardzo serdecznie w niedzielę wieczorem. Nie ma tego za wiele, ale przechodzimy do rzeczy. Makijaż prezentuje się tak, nie wiem jak go pokazać. Cienie musiałam w ten sposób zostawić, chociaż ja lubię w brązach takie plamy, jak to dużo osób mówi, że plamy, ale tak, ja takie makijaże bardzo lubię. Blenduję i rozcieram tylko i wyłącznie górę. Powiem wam, że próbowałam zrobić z tymi cieniami, ale jak zaczynam tylko blendować, to one po prostu znikają i trzeba później nałożyć jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i tak właśnie wyszło. Chcę stanąć pod takim kątem, może je tak, o, żeby było lepiej widać. Także pstrokata ja, do tego żółte kolczyki,
Tu widzicie, jest taki taki naszyjnik, taki jak to się nazywa? Takie koraliki po prostu. I w sumie to ja tak wolę. One. Muszę to poprawić jakoś. W kamerze to widzicie tak źle. I one są takie. Aha, i jeszcze do tego taka bransoletka pasująca do tego. Żółte kolczyki. Bosy jeszcze mam takie dzisiaj jakieś niewyjściowe. Dopiero co umyte. I ona się prezentuje tak. W ten sposób. Ona jest bardzo długa, jak sukienka. Do tego leginsy. Z jednej strony jest trochę dłuższa. Znaczy, z dwóch stronach, tak na ukos wam to pokażę. O, taka sukienkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Żarty żartami. I prezentuje się tak. Nie czuję się w tym dobrze. To nie jest mój styl, to nie jest moje... jak to się mówi? Nie jest mój styl. Ja się w takich rzeczach nie za bardzo czuję. Chyba oddam to mamie, ale wiecie co? To jest tak, że to jest prezent od teściowej. Jak przyjechała, to mi to przywiozła. I w ogóle jeszcze w tym nie chodziłam. Postanowiłam, że dzisiaj w tym pośmigam z tego względu, że ja szanuję bardzo prezenty. I z drugiej strony mama wie, czyli teściowa wie, że jak mi coś nie pasuje, to ja oddaję. Ale jakoś tak, nie wiem, może się jeszcze przekonam, może w lato... Może do innego makijażu, bo to wyszła taka papuga pstrokata. Ale fajnie czasami sobie zrobić coś innego na oczach. No dobra, kochani, ja śmigam teraz do PNM-u. Tylko i wyłącznie po olejek i chyba kupię Laurze picie, bo może być tak, że jej braknie. Coś jeszcze miałam kupić. Pewnie jakiegoś słodycza dzieciom. Znaczy, w sumie to Russell zawsze zjada Laury słodycze, ale dobra. Nie wiem, muszę się zastanowić, bo później pojadę i znowu, kurczę, kupię to, co nie trzeba i... Aha, i zatankować auto. Dzisiaj po obiedzie, może jak Misiek wróci, zabiorę Russella na jakiś spacer. Jeżeli tak, to zrobię wam... Kilka zdjęć, kilkanaście zdjęć i puszczę to jako filmik z podkładem jakimś muzycznym albo z moim głosem, jak coś tam piernicze, głodne kawałki, jak zawsze. Co? Prasowanie mnie wieczorem czeka. Bo nie prasowałam wczoraj. Nie wiem, czy wam mówiłam. Ale no widzicie, tak to już jest. Są rzeczy ważne i ważniejsze, przyjemne i mniej przyjemniejsze. Także do zobaczenia później. Lecę, bo niedługo dzieci ze szkoły wrócą, a jeszcze z domu nie wyszłam. Pa, do później. Rybki moje kochane, już właśnie wróciłam. Zobaczcie, miałam jeszcze ten czarny sweter narzucony. I tak byłam zatankować auto i w BNM-ie. Ten się tam wariuje. Co tam robisz? Co tam robisz? Pokaż się trochę Państwu. No siądź, siądź, siad, siad. Łapa. Dobra. Nie, siad. Ładnie siądź. Nie ta. Tu zaciągasz mi. Pajacuję, nie chcę. Trapnął mnie. Nie wąchaj mi tam, gdzie nie... Nie trzeba. Cadza mi. Noc zawsze pod bluzkę albo pod szlafrok. Nie wiem, on się lubi nakrywać takimi, o. No nie wsadzaj tego łba tam. Dobra, kochani, bo ja znowu tu, o, z psem pajacuję. Było chłodno, powiem wam, że kropiło. Teraz znowu wychodzi słońce, chmury widzę przechodzą bokiem. O, też tak brzydko. Ale siadła ci tu pani, tak? Aż uszy zmarszczyłeś, ty mój. Dobra, zaraz znajdę chwilę dla ciebie. O, się stęskniłam, je zaledwie, nie wiem, pół godziny może nie było. Pokażę wam, co kupiłam. W sumie nic takiego ciekawego, bo ja pojechałam tylko i wyłącznie po liquid do fajki. Tak kopcił ze mnie jest, więc palę i kupuję, no co zrobię. Kupiłam... Au! Z ogona dostałam. Kupiłam hot dogi, znaczy...
No. Mordeczka. No przeszkadza mi. Kupiłam mleko, bo dzisiaj jest środa. Do czwartku, do piątku, do wypłaty już nie potrzebuję jechać do sklepu. Dokupiłam dzieciom batony do szkoły jako przegryzkę. Kupiłam batony na dzisiaj. Coś słodkiego dla Laury. Ten, jak to się nazywa? Z masłem orzechowym. A dla Rasela biały, bo on bardzo lubi białe. Wczoraj miał mieli lajony, dzisiaj mają KitKaty. Kupiłam curry, bo mi się skończyło, a potrzebuję do... Dzisiaj będę robiła owoce morza z makaronem i warzywami na kolację. Miałam wczoraj taką imieninową zrobić i mi się nie wrócił na noc, więc dzisiaj zrobię dwie końcówki. Zaraz jedną wymienię, bo już jest spalona, i dwa olejki wiśniowe. I słuchajcie, teraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Widzicie? Jaka piękna. Piękna sukieneczka. Nie rusz! Prawda, że ładna? I teraz tak. To jest na 5-6 lat. Ja złapałam i myślałam, że wezmę ją dla tej małej Waneski od Ewelinki, Ewelinko. Ale zobacz, ja nie zwróciłam... Jakuś! Coś, czymś mu to pachnie. Odejdź! Co ty te? Oszalał. Ale mi miłość wyznał. Normalnie... Już starcz, co tobie? Bo ja przed wyjściem z nim byłam trochę w ogrodzie. No tak, i on teraz mi taką miłość da. No już starczy, bo mi puder zliżesz cały. I będę wyglądała dla miasta. Toki jestem piękna. No już, już starczy, starczy. Starczy, bo muszę coś powiedzieć. Usiądź i poczekaj. Nie chcę łapki. No oszalał. Siadł i czekaj. Nie kładź mi się na to. Zahaczysz! Już starczy, już się człowiek z nim pospoufala, to o! No, zobaczcie, piękna, prawda? Przeceniona z 4,99 na 1 funta, na 1 funta, a jakaś mała dziewczynka w wieku 5-6 lat, bo to jest strój baletnicy, się ucieszy. I teraz tak się zastanawiam, skąd ja wezmę taką dziewczynkę, ale Rasela, koleżanki z klasy, tak? Siostra jest taka malutka i chyba jej dam. Na pewno się ucieszy. Dziewczynki lubią się stroić, no bo nie znam takiego dziecka. Ja myślałam, że tam jest napisane, no nie spojrzałam na ten. Była duża kolejka, ludzie się rzucili, brali po 10. Naprawdę, w takich koszach. No to mówię, wezmę i ja. Ale chciałam kupić tej właśnie malutkiej. A później patrzę, przyszło, ona się utopi, a zanim ona urośnie, to już co innego się jej kupi. Poluję dla niej coś fajnego, bo muszę się w końcu wybrać do ciebie, Ewelinko, ale muszę coś kupić małej. Coś fajnego. No, dobra, to by było na tyle. Do później, ja przez napiję się kawkę, przez pół godzinki poodpisuję na komentarze, dzieci przyjdą, posprzątam w kuchni, zrobię obiad i później się zobaczy, co dalej. Aha, widzicie, miałam wyciągnąć owoce morza z zamrażalnika, bo dzisiaj będzie na kolację. One mi będą jeszcze trochę zamarznięte, ale... Ale to nie szkodzi. Na patelni się dojdą do siebie. Znaczy rozmrożą się i... O, widzicie? Seafood koktajl. Także taka mieszanka. Będziemy dzisiaj sobie wcinać. Ok. Super. Tyle wiadomości mam od was. Jak odpiszę, to będą znowu dwa filmiki dziennie. Jak jeszcze będę do tyłu, to będzie jeden dziennie. Nie chcę mieć zaległości. Nie chcę mieć zaległości. Lepiej trzymać się z widzami blisko i odpisywać im, moim zdaniem, to jest moje zdanie i ja tak robię, tak działa mój kanał. Odpisywać im, wszystkim prawie,
na złe komentarze głupkowate nie odpowiadam i odpowiadać nie będę, bo szkoda mojego czasu. Ale co chciałam powiedzieć, bo się zakręciłam. I lepiej dać nawet co drugi dzień filmik jeden, a być w stałym kontakcie, niż zafajdać kanał po 3 filmiki dziennie i później zagrzebać. Nie, nie, nie. Ja muszę to po swojemu, krok po kroku. Dobra, lecę, bo widzicie, cały dzień nie gadam, to później jak złapię kamery, to o, 7 minut. Dobra, buźka, pa. Jak widzicie, ja sobie spięłam włosy, bo w kuchni, no to w kuchni to wiecie. Surówka. I obiadek. Mówiłam, że kurczak, taram. I tutaj dzisiaj pieczarki z cebulką, ziemniaczki. Misiek już jest. Także dobrze zjemy, posiedzimy chwilę i idę prasować. Odpowiem jeszcze na komentarze. Trochę się zrelaksuję, może wypiję kawę jeszcze jedną i pójdę prasować. Także dziękuję ślicznie dzisiaj Wam za uwagę. Zawsze Wam dziękuję za uwagę. Ściskam Was. No i zapraszam jutro, jeżeli macie ochotę. Pamiętajcie o subskrypcjach, o kciukach, o komentarzach. Nie wiem, czemu wszyscy to mówią, więc i ja to mówię. Myślę, że osoby, które oglądają, chyba wiedzą, co robić, bo już wszyscy chyba znają YouTube. No dobra, kochani, buziaczki. Do jutra.